Dzień dobry. Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować teatr papierowy. Będziemy potrzebować grubej kartki papieru, ołówka i nożyczek, papieru śniadaniowego będziemy potrzebować, bądź jakiegoś takiego papieru do pieczenia, zależy co mamy w domu, i książki. Przykładamy pergamin do naszej książki, do ilustracji, którą chcemy odrysować. Za pomocą ołówka obrysowywujemy postać, która nam się podoba. Ze wszystkimi elementami. Oczy, nos, rzęsy. Muszą być wszystkie szczegóły. Oczywiście uśmiech bądź brak uśmiechu. Dobrze. Teraz tę odrysowaną postać przykładamy do kartki papieru na drugą stronę, tak żeby stworzyć kalkę. I znowu po śladzie mocno odrysowywujemy postać. Starajcie się nie przesuwać tego pergaminu, żeby wszystkie elementy do siebie pasowały. Potem musimy na tym, co nam wyszło, poprawić kontury. Następnie wszystkie postacie musimy wyciąć. Dobra. Jak już mamy gotową postać, musimy jeszcze przymocować gumkę, która będzie nam służyła do tego, żeby ta lalka nam nie spadała. Za pomocą zszywacza możemy tutaj zszyć gumkę, przyczepić. Żebyśmy mogli dokładnie włożyć palce do naszej lalki i potem możemy się już bawić w nasz teatr papierowy. Pamiętajcie, że musimy poruszać tą lalką tylko w płaszczyźnie takiej, żeby nie pokazywać boku tej lalki, bo wtedy ona już zdradzamy jej tutaj wygląd. I tak możemy się bawić w nasz teatr. Zapraszam serdecznie. Lekarz złamanych serc. Poczekalnia przed gabinetem lekarza złamanych serc pęka w szwach. Bardzo dużo osób ma problemy sercowe. Co się stało? Czy to jakaś epidemia? Pyta zaniepokojony lekarz, rozpoczynając swoją pracę. Do gabinetu wchodzi pani Małgorzata. Co się stało, pani Małgorzato? Pyta specjalista. Mój przyjaciel powiedział mi coś niemiłego. Lekarz przepisuje spokojną rozmowę i daje kobiecie buteleczkę z syropem wybaczenia. Ta mikstura wyleczy urazę i uzdrowi pani serce. O! O! Cudownie! Dziękuję pani doktorze. Teraz kolej na pana Józefa. Proszę mnie wyleczyć. Ach. Proszę pozwolić mi zerknąć, panie Józefie. Aj, jakie wielkie serce, stwierdza doktor. To dlatego, że zawsze pomagam innym i nigdy nie mam czasu na odpoczynek, wzdycha pan Józek. Doktor zaleca jeden dzień odpoczynku i dużo witamin, żeby serce już więcej nie puchło. Następną pacjentką jest pani Zosia.
Doktorze, ratunku, pomocy! Co się stało, droga pani Zofio? Mam podrażnione serce i wszystko widzę w czarnych kolorach. Wciąż narzekam. To są okulary optymistów. Przekona się pani o tym, gdy je pani założy. Rzeczywistość stanie się pogodna i wesoła. Ach, cudownie, dziękuję! Pani Zosia zakłada okulary i od razu widzi, że nie wszystko jest czarne jak węgiel. Gdy kobieta patrzy na piękny, kolorowy świat, jej serce uspokaja się i już nie jest zdenerwowane. Czy jest jeszcze ktoś do mnie? Tak! Odezwał się smutny głos należący do pewnej zapłakanej dziewczynki. Co ci jest, skarbie? Mam złamane serce. Chłopiec, którego kocham, nie kocha mnie. I nie mogę zrozumieć, dlaczego. Przepisuję ci wypłakanie łez, które należy stosować przez tydzień. Plastry. To wszystko minie. I syrop nadziei. O? Za jakiś czas twoje serce wyzdrowieje i pojawi się z nim nowa miłość. Dziękuję, doktorze. Dzisiaj lekarz złamanych serc jest już bardzo zmęczony. Jego serce również potrzebuje dużo czułości. Pielęgniarka, która dobrze o tym wie, zaprasza go na podwieczorek. Spacer, miła rozmowa i lody waniliowe na pewno mu pomogą.